Albo mówisz, że kochasz Boga, albo nie. Filmik mi się urwał. Podejrzewam, że już nawet pewno i nie ma czasu. Więc jeżeli ufasz Bogu, więc nie martw się. Nie przewiduj najgorszego. Tylko zaufaj Mu, że macie w swojej opiece. Żyć w strachu, ja sobie tego nawet nie wyobrażam. Co niektórzy już mówią, nie będę latać samolotem, bo zobacz, co się stało w Brukseli. To przecież dokładnie terroryści tego chcą. Chcą, żebyśmy się panicznie bali i przestali normalnie żyć. Strach jest porażający. Kto chce, kochani, tak żyć? Jest to niewarte. W związku z tym czas zaufać Bogu. Nikomu innemu, ale Bogu. Czas pokochać siebie. Bo jeżeli siebie nie pokochasz, jak możesz coś ofiarować drugiej osobie? Jest to po prostu niemożliwe. Nie możesz dać, czego nie masz. Trzeba zrozumieć, że wszyscy ludzie na ziemi mają jakieś problemy, kłopoty, złamane serca, choroby. I może ty jesteś bardziej szczęściarzem czy szczęściarą niż ktoś inny, bo masz co jeść, masz co pić, masz wodę czystą. Miejmy nadzieję, że czystą, ale masz co pić, masz gdzie spać, nie jesteś chory czy chora na przykład. Więc twoje warunki mogą być zawsze lepsze niż kogoś innego, a przynajmniej wielu, wielu, wielu ludzi. Więc trzeba spojrzeć na innych w tym momencie ze współczuciem. I wyrobić w sobie coś takiego jak wdzięczność. Trzeba przebaczyć wszystkim, o czym ja też bardzo dużo mówię. Oczyścić swoje szakry, oczyścić swoje serce szczególnie. Przebaczyć, jakich lekcji nauczyliśmy się i iść dalej. Nie oceniać nikogo. Nie wskazywać palcem na nikogo. Nie obwiniać o nic nikogo. Każdy ma swoje lekcje. I nie być sarkastycznym, bo to jest też bardzo przykra sprawa. Bądź kochający, szanujący, wyrozumiała. Akceptuj życie, jakie jest. Jacy są ludzie? Owszem, jeśli coś jest nie tak, mówimy o tym głośno i staramy się zmienić. Ale nie występować przeciwko sobie, tylko przeciwko tym, którzy zarządzają, którzy powodują, że zwracamy się przeciwko sobie. Trzeba być sympatycznym, trzeba zawsze mówić prawdę, ale z miłością i szacunkiem dla innych. Wszyscy, którzy starają się, żebyś myślał czy myślała dokładnie tak, jak oni chcą, robić tak, jak oni chcą, no to czasami dobrze się od tego odciąć, ok? Ponieważ my wszyscy mamy intuicję, my wszyscy mamy mózg, rozum, który Pan Bóg nam dał, no i postępować z dawką zdrowego rozsądku zawsze. Komu ufać, komu nie ufać. Buziaczki, uściski i do kolejnego razu.